Błogosław Jezu drogi, tym co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. Za Twe łaski dziękujemy, które serce Twoje dało. W dani duszę Ci niesiemy, by nas serce Twe kochało. W dani duszę Ci niesiemy, by nas serce Twe kochało. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry, wszyscy uczestnicy Eucharystii, jaką sprawujemy w 80. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego przez Niemców na synach i córkach tej ziemi z różnych miejscowości. Ciekawą rzeczą, kiedy spojrzymy w kalendarz tamtych czasów, to w lipcu tych egzekucji było tak bardzo wiele. Również i z tej miejscowości, gdzie się urodziłem, w Szczurowej, gdzie jest największa mogiła jednorazowej zbrodni na cyganach, 93 osoby rozstrzelane w jednym dniu, czy zamordowane z czołem w tył głowy. Kiedy popatrzymy na ziemię świętokrzyską, chcemy w tej dzisiejszej celebracji widzieć też wszystkie ofiary naszych praojców, dziadków, pradziadków, synów i córek, którzy oddali swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Ciekawa rzecz, nikt za to nie przeprosił, nikt się nie ukorzył, a ciągle czegoś się od nas świat domaga. I rzeczywiście potrzeba nam przede wszystkim zarówno odwagi wiary, jak i cywilnej odwagi, aby prostować zawiłe meandry historii niesprawiedliwej dla Polaków, bo żaden naród nie poniósł takich ofiar jak synowie i córki polskiej ziemi. Zechciejmy ich wszystkich przywołać, tych, których znamy i których nie znamy, a zwłaszcza tych, którzy 19 lipca 1944 roku zostali rozstrzelani tu w Lesie Wełeckim. Módlmy się przede wszystkim o pokój w naszych sercach, aby z tych ludzkich dobrych serc rodził się globalny pokój na świecie, którego wciąż brakuje, a świat pogrążony jest, jak mówił Ojciec Święty Franciszek, w globalnej wojnie w kawałkach przez terroryzm, niezrozumienie, akty przemocy i zresztą przez prawdziwą wojnę, która toczy się w Ziemi Świętej, jak i tuż za naszą polską granicą na wschodzie. Abyśmy godnie, owocnie mogli przeżyć tę najświętszą ofiarę, pełni pokory przeprośmy Boga i bliźnich za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli. I nie będą już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Oto słowo Boże. Bogu niech dają. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem, w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości, a przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja.
serce słuchają mego głosu. Ja znam je, one idą za mną. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, wszyscy zacni uczestnicy mszy świętej w 80. rocznicę mordu naszych braci i sióstr, jakiego dokonali Niemcy 19 lipca 1944 roku w Lesie Wełeckim. Gromadzimy się nie tyle po to, aby być sądem kapturowym dla niemieckich zbrodniarzy, ale ze czcią i należytym szacunkiem wspominamy mieszkańców tej ziemi, którzy zostali bestialsko i zbrodniczo pomordowani i pogrzebani we wspólnej mogile. Byli wśród nich żołnierze Armii Krajowej bądź batalionów chłopskich, mieszkańcy Buzka Zdroju, Jarosławic, Łęki, Pińczowa, Tuczęb czy Słupi. Być może wśród tych ofiar, których nie zidentyfikowano, są mieszkańcy innych wiosek. Ofiary mordu z dnia 19 lipca 1944 roku są wymownym symbolem setek ofiar kobiet i dzieci, mężczyzn i żołnierzy różnych zgrupowań partyzanckich. Ginęli przecież będąc Polakami, a rasa panów, kiedy rozpoczęła swój dziki, zbrodniczy marsz w Dragnach Osten, marsz na wschód, szczególnie mordowała Polaków i Żydów na polskich ziemiach. Dziś tylko z oburzeniem możemy stwierdzić, że zbrodniarze nie zostali ukarani, a ich potomkowie polityczni nadal są złośliwie nastawieni do Polaków i chcą być bezwzględnymi panami Europy. Dlatego wołam: obudź się, Polsko, nie dla zemsty, ale dla dziejowej sprawiedliwości. Kto zliczy cierpienia polskich rodzin, matek i żon, ojców i mężów, dzieci i młodzieży i sponiewieranych starców umierających z wojennych niedostatków? Moi drodzy, nie jestem historycznym komornikiem i nie wyciągam ręki po biliony, ale wołam do Ciebie, narodzie niemiecki, i do Twoich przywódców: miejcie odrobinę honoru, bo jeśli nie, to jesteście gorsi od hord mongolskich i tatarskich, które w XIII wieku przechodziły przez naszą ziemię, paląc i grabiąc, co spotkali na swojej drodze. A szczególnie grabiono ziemię świętokrzyską, począwszy od Sandomierza, dalej do Krakowa i aż po Legnicę. Moi drodzy, Polacy wiele przebaczali i pewnie jeszcze nie raz przebaczą, ale nigdy nie będą niewolnikami nikogo i niczego. Ale tak się może stać,
kiedy nie będziemy słuchać się wzajemnie i rozumieć, aby nasze polskie, ziemskie pastwiska, biblijny obraz ludzkiego powodzenia były nam drogie, szanowane i bronione. A tak łatwo jest zbałamucić człowieka, jeśli nie słucha Boga, jak pisze prorok Jeremiasz, który sam zaznał ogromnej niedoli pośród swoich braci i od swoich braci i przywódców narodu żydowskiego. Drodzy moi, życie nikomu nie oszczędza trudności, ale zawsze jest czas łaski, czyli sposobny czas własnego duchowego rozwoju, rozwoju politycznego, gospodarczego i obyczajowego. A taką drogę wyznacza tylko Bóg, który jest miłością. Taki obraz ukazuje nam mądry i pobożny psalmista pański psalmem 23. Na nic zdają się wtedy wrogowie, ich intrygi i podstępy. Kto ufa Bogu, buduje autentycznie lepszy świat przede wszystkim w sobie i wokół siebie. Dlatego nawet wędrówki przez ciemne doliny życia mają sens, a wrogowie nie mają do powiedzenia ostatniego słowa. Zawsze ludzka pycha i zarozumiałość, karmione ideami niemieckich filozofów, podzieliły ludzi na gorszych i lepszych, którzy pogardzili pokojem, a narzędziem nad panowaniem świata uczynili zbrodniczą wojnę. Rasowe zbrodnie, obozy koncentracyjne, przymusowe roboty i wysiedlenia. Nie chcemy już takiej historii, ale ona może się powtórzyć, kiedy człowiek pogardza Chrystusem i Kościołem, Jego mistycznym ciałem. To nie kto inny, ale Jezus zmartwychwstały jest źródłem pokoju. Takie też przesłanie usłyszeli apostołowie w dniu wielkanocnym, kiedy byli w wieczerniku zamknięci z obawy przed Żydami, nie wiedząc, co się wydarzy. I Pan Jezus nie pytał ich, jak się macie, ale pokój wam, to jest ten największy Boży dar. I uniwersalne przesłanie Słowa Bożego nie jest zobowiązujące dla jednych ochrzczonych, ale dla innych także, nawet i dla tych, którzy nie cieszą się łaską wiary. Nie zabijaj. To Boże przykazanie jest niezmienne i dotyczy całego życia i wszelkiego życia. Każdy wyjątek jest zbrodnią w dawnych i w naszych czasach. Moi drodzy, jeśli tego nie zrozumiemy, to nasze uroczystości nie mają sensu, bo mogą stać się tylko piknikiem pośród pięknych bełeckich drzew. Nie wolno zapomnieć, że życie człowieka jest darem Bożym, dlatego on sam jest Panem życia. W Księdze Rodzaju czytamy: upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Natomiast w kazaniu na górze w Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale boski nauczyciel żąda od swoich uczniów sprawiedliwości i poszanowania życia. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Dlatego też nasze chrześcijańskie powołanie czyni nas wzajemnie nauczycielami wiary i dobrych obyczajów i wzajemnego szacunku do życia. Dlatego dar Bożego Słowa przyjęty w naszym życiu zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. I nam potrzebny jest czas odpoczynku i refleksji, aby wiara i rozum czyniły z nas
ludzi pokoju i jedności, wolnych w swoich decyzjach, ale budujących lepszy świat. Złe obyczaje i życiowe wybory zawsze niszczą jedność i pokój, wzajemne zaufanie. Nie mogę milczeć, jak mówił święty Augustyn w komentarzu do dzisiejszego Słowa Bożego. Nie mogę milczeć, jeśli wyrządza się szkodę Chrystusowi. I parafrazując te słowa, moi drodzy, nie można milczeć, kiedy wyrządza się szkodę Polsce. Nie wolno milczeć. Wtedy nie mamy prawa zabierać głosu w innych rzeczach, jak nie bronimy Polski. Drodzy moi, Ewangelia życia nie jest tylko dla chrześcijan, ale jest dla wszystkich, jak pisał święty Jan Paweł II. Moi drodzy, niemieccy zbrodniarze wszystkich formacji wojskowych i policyjnych SS i Gestapo, by zwrócić z resztek sumienia, byli dalecy od prawdy, że godność człowieka jest absolutną wartością. Ale by od odniesienia się do tej podstawowej prawdy o nieskończonej godności ludzkiej, jak uczy nas Ojciec Święty Franciszek, nie będzie lepszego świata. Zaledwie w tamtym roku, w październiku, ukazała się deklaracja papieska nosząca łaciński tytuł Dignitas Infinita, nieskończona godność osoby ludzkiej, która nie jest uznaniowa. Ani parlament, ani jakieś ustawy, ani zarządzenia ministerialne nie czynią człowieka człowiekiem, tylko jego natura. Można człowieka odznaczyć medalem, można podziękować i tak bywa też w naszych społecznościach, zarówno świeckich, jak i kościelnych. Ale człowiek jest człowiekiem. I prosty prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej ponad 60 lat temu, niektórzy tu z Państwa znają pewnie to słowo, mówił Nzo kwe nzo. Człowiek to człowiek. Moi drodzy, gdybyśmy żyli tą świadomością i gdyby wszyscy tą świadomością żyli, nie byłoby tylu zbrodni, które dokonują się na naszych oczach. Dziś modlimy się, a kto nie cieszy się łaską wiary, niech pamięta razem z nami, że każde życie jest Bożym darem, a przykazanie Boże nie zabijaj nie znaczy nic innego, jak nie zabijaj. Amen. Proszę, wstaniemy, złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Boga, który jest odwieczną miłością miłosierną i przebacza nam nasze ludzkie niedoskonałości i grzechy, skierujmy nasze pokorne prośby i błagania. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby trwali w jedności i gromadzili w jedno rozproszone dzieci Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby zabiegali o pokojowe rozwiązywanie konfliktów między sobą i między narodami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy poświęcają swe życie służbie bliźnim, aby zadbali o czas na głęboką modlitwę i przebywanie z Bogiem sam na sam. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za przebywających na wakacjach, aby ten czas wypoczynku spędzony z najbliższymi umocnił więzi ich miłości z Bogiem i między sobą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rozstrzelanych w lesie wełeckim, aby radowali się chwałą zbawionych w wiecznej Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, przyjmij nasze pokorne modlitwy, jakie z wiarą zanosimy do Ciebie i spraw, aby były owocne w codzienności naszego życia, miarą tych łask, jakich nam wspaniałomyślnie udzielisz. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jesteś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę synom Twoim na cześć chwalny Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarę zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów,
są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoich sługach rozstrzelanych w Lesie Wełeckim, których z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć Twojego Syna, mieli również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą Marią, świętą Faustyną, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przejścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Księdze Panie, pokój z tobą. Księdze Marianie, chodź tutaj. Pokój z tobą. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Komunię Świętą przyjmujemy tutaj w tej uliczce i tutaj z drugiej strony podchodzimy, drugi kapłan będzie udzielał. Moi drodzy, Bóg zapłać za wspólny dar modlitwy w tej ważnej dziejowej chwili, jaką jest 80. rocznica mordu dokonanej przez Niemców w Lesie Wałęckim. Jednocześnie wszystkim organizatorom i uczestnikom życzę pięknej kontynuacji tego historycznego i patriotycznego wydarzenia. A dar błogosławieństwa, który czerpie moc tej najświętszej ofiary, niech dosięga naszych serc, ubogaca je, a poprzez wasze zacne osoby niech będzie darem dla tych wszystkich, którzy są w waszych rodzinach, małżeństwach, miejscach pracy i wypoczynku. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosi błaganie, ojczyznę wolną, pobłogosław Panie.